24. seria gier PG NiG Superligi Mężczyzn. Jesteśmy w Arenie Ostrów w Ostrowie Wielkopolskim. Przed nami spotkanie miejscowego klubu, drużyny, która jest absolutnie jedną z rewelacji ligi, czyli zespołu Macieja Nowakowskiego, Argedu KPR, a Ostrowi Ostrów Wielkopolski. Naprzeciwko nich grupa Azoty Unia Tart. Kamil Kapiński, dzień dobry, witam Państwa bardzo gorąco. No i zapraszam na to właśnie spotkanie. Jeszcze raz Sanek, Minocki, Paweł Podsiadło. Czekają swojego tempa tej akcji, ale też z dobrą interwencją Dawid Balcerek. Natomiast przy dobitce bramkarz Ostrowa bez rad. Sanek, Podsiadło. Teraz spokojnie prowadzona ta akcja. Minocki z biodra, ależ fantastyczny rzut. Bez większych szans w tej sytuacji. Dawid Balcerek też nieco zasłonięty, mam wrażenie, przez swoich obrońców. Szpera, szybkie podanie na koło, a tutaj już czekał na tę piłkę Giera. Szpera, ależ miał tam Marek Szpera problemy z przejęciem piłki. Tak naprawdę oddana rywalom za darmo, no i wyczekał do końca Michał Słupski Dawida Balcerka. Tym razem znowu jakoś efektownie, no nie lobował, ale i nie trafił, proszę bardzo. Natomiast na razie to się muszą bronić. Podsiadło, zdecydowane wejście, ale dobrze tutaj broni ten rzut Krekora, a przy dobitce ma szczęście. I proszę bardzo, nie ma bramki. W pierwszej chwili wydawało się, że ta piłka musi wpaść do siatki, ale jednak Paweł Podsiadło, walczy z nim Gierak. Dobre indywidualne wejście, ale po raz kolejny Mikołaj Krekora pokazuje, jak ważną jest postacią. Już przez środek Marciniak znowu dobrze, teraz na lewą stronę. Tutaj mamy Kamila Adamskiego, mamy bardzo ładny rzut drużyny z Ostrowa Wielkopolskiego. Na wysokim poziomie dosyć długo już ten bieg zawodowego sportowca nam się wydłuża, nie tylko jeżeli chodzi o bramkę. A tymczasem a propos goli, Kamil Adamski fenomenalnie. Marek Szpera, jeszcze raz Marciniak, ależ wspaniale wbił się pomiędzy dwóch obrońców. Za łatwo tutaj dał się wyprowadzić w pole. Smolikow. No i właśnie, miał tam bardzo dużo miejsca Sanek. Chciał Marek Szpera efektownie z prawej strony ukuć, ale też na miejscu. Bramkarz drużyny gości chcieli szybko też skończyć. Tarnowianie, natomiast Yoshida zatrzymany przez zimnego. Patryk Marciniak naprzeciwko niego, czy to będzie bramka numer 18, ważny moment dla drużyny gospodarzy. Nie ma, znakomicie Patryk Marciniak, przybiornicy, którego uznacie za numer 1, Paweł Podsiadło, Samek, ależ bramka. Fenomenalna, dynamiczna akcja drużyny Tomasza Strąbały i znowu 5 bramek przewagi. Patryk Marciniak przez środek, Marciniak gra na koło, ale ciężko tam było coś zrobić Wojciechowskiemu. Jest rzut z lewej strony, ja miałem w pierwszej chwili wrażenie, że Urbaniak nadepnął linię 6 metra. Teraz Minocki, sygnalizacja gry pasywnej, ależ teraz ta piłka fantastycznie zagrana do Yoshidy. Znakomite przejęcie, no jest okazja do kontrataku i w takim momencie myli się Ostrowia, a zatem szansa, aby jeszcze coś spróbować zrobić, jeżeli chodzi o gospodarzy. Przybylski wcisnął, dosłownie wcisnął tę piłkę. Nie ma bramki, nie trafia Paweł Podsiadło. Kolejny raz bramka rzucona tak naprawdę w bardzo łatwy sposób. Kibice w Ostrowie Wielkopolskim, ci bardziej zagorzali, dziękują brawami, ci bardziej zdenerwowani już wychodzą z kali. I w tym momencie kończy się dzisiejsze spotkanie. Była Unia Tardów zespołem lepszym, wygrała ten mecz zasłużenie, ale też pamiętajmy, że obie te drużyny mogą być w dobrych humorach, bo oba te zespoły rozgrywają bardzo fajny sezon. Mikołaj Krekora wybrany najlepszym zawodnikiem, no tak na osłodę. Po porażce rzeczywiście miał kilka znakomitych interwencji. Życzę przyjemnego niedzielnego wieczoru, udanego przyszłego tygodnia i do usłyszenia, do zobaczenia.